zajmuję się prowadzeniem gabinetu podologicznego i kosmetologii klinicznej. Wieczorami jestem DJ-ką oraz producentem muzycznym. W wolne weekendy pasjonatką wędkarstwa spinningowego, czyli na przykład moje hobbystyczne mycie polbruków, czyli ciężka praca fizyczna. W pozostałym czasie wolnym tworzę biżuterię z kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi. Podologia to jest taka wąska dziedzina nauki medycznej, która zajmuje się pracą skończyną dolną, szczególnie ze stopami, z wszystkimi zmianami skórnymi, w obrębie właśnie również płytki paznokciowej. To jest dziedzina, która po prostu dba o nasze stopy. Prowadzę szkolenia podologiczne. Lubię uczyć zarówno osoby, które pierwszy raz zderzają się z podologią, ale również działają już w branży, potrzebują rozwoju. Jestem DJ-ką i producentką, jeżeli chodzi o muzykę, którą najbardziej kocham, którą najbardziej czuję, to jest progressive house, progressive trance. Są to bardzo melodyjne utwory z rozbudowanymi ścieżkami dźwiękowymi, liniami melodyjnymi. Praca fizyczna przy myciu polbruków to jest jak najbardziej czas, który ciężko pracuję fizycznie. Zastępuje mi on trochę jakieś kluby fitness czy siłownie, do których jakby nie bardzo lubię chodzić, ale ten ruch jest mi na co dzień potrzebny, więc wtedy taką pracą jakby nadrabiam swoje tutaj kondycyjne aspekty i tak lubię to robić bardzo. Prowadzę również kursy muzyczne. Sama jestem uczestnikiem wielu kursów na różnej dziedzinie. Cały czas edukacja mi w życiu towarzyszy. Moje zainteresowania głównie kojarzą się jakby tutaj z płcią męską. Troszeczkę jakby łamię ten stereotyp. Kobieta może wykonywać każdy zawód, każdą pasję. Mam jedno życie, chcę je przeżyć na moich zasadach, na moich warunkach.